5 sposobów na zaprzyjaźnienie się z kotem. Każdy wie, że koty to najbardziej nielogiczne i nieprzewidywalne zwierzęta domowe. Tylko spróbuj domyślić się, co kryje się w tej małej futrzanej główce. Okazuje się jednak, że koty mają własny język. Jeśli się go nauczysz, istnieje szansa, że zrozumiesz te zwierzęta o wiele lepiej. Zebraliśmy jak najwięcej kocich zachowań, aby pomóc Ci znaleźć wspólny język ze swoim pupilem, o ile Ci na to pozwoli. Przygotowaliśmy też 3 najważniejsze wskazówki, dzięki którym będziesz lepiej komunikować się z kotami. 1. Ogon. Uniesiony ogon. Uniesiony do góry, skręcony ogon oznacza, że kot jest zadowolony z życia. Gratulacje! Już jesteś najlepszym przyjacielem swojego kota. Jak Ci się to w ogóle udało? Czy znasz sekretny sposób na zadowolenie tych zwierząt? Daj nam znać w komentarzu, aby inni mogli nauczyć się Twoich sztuczek. Drży od czasu do czasu. Drżenie ogona od czasu do czasu oznacza, że Twój jest podekscytowany lub martwi się czymś. Weterynarze mówią, że gdy kot nerwowo macha ogonem lub uderza nim w podłogę, znaczy to, że zwierzę coś boli lub jest zestresowane. Może już czas zabrać kiciusia do lekarza. Nastroszona sierść. Jeśli sierść na ogonie kota jest nastroszona i sterczy w różnych kierunkach, oznacza to, że futrzak jest podekscytowany lub czuje się zagrożony. Poprzez puszenie ogona koty chcą wyglądać na większe. W ten sposób pokazują swoim wrogom, że są naprawdę potężne i straszne. Ogon wibruje. Koci ogon lekko wibruje, gdy zwierzak jest pobudzony i cieszy się, że Cię widzi. Oznacza to również, że kot jest podekscytowany czekaniem na coś, na przykład na smakołyk. Prosty ogon skierowany do góry. Jeśli zauważysz, że kot wyciąga ogon do góry i ugina go, układając w kształt litery N, uważaj! Jest to oznaka ekstremalnej agresji występująca podczas samoobrony. Jeśli wokół nie ma niebezpieczeństwa, spróbuj uspokoić zwierzaka głaskaniem. Ogon pochylony pod niskim kątem. Prosty ogon pochylony pod niskim kątem oznacza niewielką agresję lub strach. Gdy kot nie wie, czy wokół niego znajdują się wrogowie czy przyjaciele, utrzymuje ogon pod kątem 45 stopni. Opuszczony ogon. Kot opuszcza ogon ku ziemi, gdy jest wystraszony lub czuje się winny. Zazwyczaj koty chowają ogon między łapami, gdy boją się czegoś lub kogoś. Jest to również oznaka niepewności i uległości. Rozejrzyj się po domu. Twój kot prawdopodobnie nabroił i opuszcza ogon, bo wie, że go ukarzesz. Machanie ogonem z boku na bok. Jeśli Twój kot mocno zamiata ogonem z boku na bok, oznacza to, że jest wściekły. Najlepiej zostawić zwierzę w spokoju. Jednak zachowanie takie może sygnalizować, że pupil chce się bawić. Dlaczego kot macha ogonem siedząc obok właściciela? To proste. Kot sprawdza, czy za jego plecami nie kryje się wróg. Oczy. Rozszerzone źrenice. Rozszerzone źrenice wskazują na silne uczucia, chęć zabawy, pobudzenie, strach lub agresję. Jeśli kot jest w nowym domu, rozszerza źrenice, aby dać znać, że jeszcze nie przywykł do nowego miejsca. Twój pupil potrzebuje czasu, aby ocenić sytuację i otaczających go ludzi. Patrzenie w oczy. Gdy kot patrzy Ci w oczy, oznacza to, że Ci ufa. Twój pupil czuje się komfortowo w Twoim towarzystwie. Powolne mruganie. Powolne mruganie oznacza, że Twój zwierzak jest spokojny. Czuje się komfortowo i bezpiecznie. Czasami podczas takiego mrugania może nawet mruczeć. 3. Interakcja z ludźmi. Ocieranie się ciałem. Jeśli kot się o Ciebie ociera, oznacza Cię jako swoją własność i terytorium. Trącanie. Trącanie mokrym noskiem to wyraz przywiązania. Wskazuje, że kot w Twoim towarzystwie czuje się bezpiecznie i komfortowo. Ocieranie się głową lub ogonem. Jeśli kot ociera się o Ciebie głową, bokiem lub ogonem, mówi Ci cześć. Lekkie uderzanie głową.
Jeśli kot lekko uderza cię głową, jest to oznaka przyjaźni. Twój kot jest w tobie zakochany. Przeskakiwanie z nogi na nogę. Koty często przeskakują z nogi na nogę, gdy są zadowolone lub chcą się bawić. Lizanie. Jeśli twój kot cię liże, oznacza to, że ci ufa i uważa cię za swoją rodzinę. Gryzienie włosów. Gdy kot gryzie ci włosy, próbuje cię umyć. Jest to także oznaka miłości i zaufania. Podgryzanie. Gdy cię gryzie, chce, abyś zostawił go w spokoju. Tak, koty też potrzebują prywatności, podobnie jak ludzie. Z drugiej strony, lekkie podgryzanie może oznaczać, że twój kot się z tobą bawi. 4. Inne gesty. Jeśli kot unosi nos i zadziera głowę, mówi: widzę cię. Często wykonują ten gest w stronę ludzi przechodzących za oknem. Zauważyłeś to kiedyś? Kot może położyć uszy przy głowie, jeśli jest wystraszony, zmartwiony lub chce się bawić. Futrzaki robią tak również wtedy, gdy wąchają coś, co je interesuje. Gdy kot lekko wystawia język i zaczyna lizać, jest zmartwiony lub zlękniony. 5. Koci język. Koty zazwyczaj witają ludzi lub zaznaczają swoją obecność przy pomocy krótkiego dźwięku. Długie miauczenie oznacza, że kot bardzo cieszy się na twój widok. Zdarza się tak, gdy wracasz do domu po długiej nieobecności. Średniej długości miałki to prośba o wodę lub jedzenie. Długi dźwięk, połączenie miauczenia i mruczenia, to bardziej nagląca prośba lub żądanie. Miauczenie o niskim tonie to skarga lub oznaka niezadowolenia. Może też oznaczać, że twój kot jest gotowy do walki. Głośny dźwięk często sygnalizuje bardzo pilne żądanie, na przykład kot chce więcej jedzenia. Mruczenie lub wibracje oznaczają potrzebę bliskiego kontaktu i uwagi. Koty mruczą z różnych powodów, ale najczęściej wtedy, gdy są zadowolone. Oto trzy ważne wskazówki dotyczące lepszej komunikacji z kotem. Jak sprawić, aby kot ci ufał? Opuszczając kota, upewnij się, że jego łapki dotykają ziemi. Twój zwierzak ci zaufa, wiedząc, że go nie upuścisz. Jak głaskać kota? Jeśli usiądziesz na podłodze ze skrzyżowanymi nogami i spojrzysz na kota, zwierzak zinterpretuje to jako przyjazny gest, podejdzie do ciebie i da się pogłaskać. Aby poprosić kota o pozwolenie na głaskanie, wyciągnij dłoń w jego kierunku. Twój środkowy palec powinien znajdować się nieco niżej od reszty. Kot zacznie ocierać się nosem lub twarzą o twoją dłoń. Jak wywabić kota? Kot może się schować i wyjść dopiero wtedy, gdy jest sam lub gdy usłyszy spokojny głos.